Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. A kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Słuchali tego wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z niego. Powiedział więc do nich: To wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych. Wszystko jest darem Boga i wszystko może być przez nas wykorzystane ku dobremu lub złemu. Majątek także jest dobry, o ile nie staje się w naszym życiu celem samym w sobie, ale jedynie narzędziem do czynienia dobra. To właśnie jest orędzie ewangeliczne na dziś. Używaj wszystkich środków, aby pozyskać drugiego człowieka dla Królestwa Bożego. Przebiegli ludzie mamoną pozyskują sobie przyjaciół, aby przez to osiągnąć jeszcze jakieś nowe korzyści dla siebie. A w jaki sposób ja zdobywam sobie przyjaciół? Czy buduję z innymi ludźmi relacje przyjaźni, nie wyłącznie dla własnych korzyści, dla zaspokojenia swoich potrzeb, ale w imię miłości, do której wezwał nas Chrystus? Wszystko w naszym życiu może i powinno służyć zbawieniu naszemu i naszych bliźnich. Jeśli pozyskam prawdziwych przyjaciół, to oni staną się moją polisą na życie wieczne. Taka inwestycja jest bardzo opłacalna. Niczego, co jest na tym świecie, nie przemycimy do życia wiecznego, poza przyjaźnią, czyli miłością. Nie da się służyć dwom panom. Trzeba wybrać, kogo miłuje się bardziej. Boga czy życie doczesne? Boga czy dobra przemijające? Tam, gdzie jest nasz skarb, tam jest również nasze serce. Jeśli źle zainwestujemy, możemy przegrać i stracić wszystko. A tu chodzi o najwyższą stawkę, o życie wieczne.